Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze. Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego nie wiem. Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa. Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. Kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura, żaden dzień i żadna po nim noc, a nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. Miał być lepszy od zeszłych nasz wiek XX, już tego dowieść nie zdąży. Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez, nie jest prawdziwym człowiekiem. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nic się nie zmieniło, przybyło tylko ludzi, obok starych przewinień zjawiły się nowe, rzeczywiste, wmówione, chwilowe i żadne, ale krzyk, jakim ciało za nie odpowiada, był, jest i będzie krzykiem niewinności, podług odwiecznej skali i rejestru. Większość ludzi nie zawraca sobie głowy samodzielnym myśleniem, bo nie może albo nie chce i w rezultacie łatwo pada ofiarą zbiorowych sugestii. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Ktoś powiedział, że ludzie głupieją hurtowo i mądrzeją detalicznie, dlatego kochamy i popieramy przypadki detaliczne. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Czytamy listy umarłych jak bezradni bogowie, ale jednak bogowie, bo znamy późniejsze daty. Nie znam roli, którą gram, wiem tylko, że jest moja, niewymienna. Los okazał się jak dotąd dla mnie łaskawy. Mogła mi nie być dana pamięć dobrych chwil, mogła mi być odjęta skłonność do porównań, mogłam być sobą, ale bez zdziwienia, a to by oznaczało, że kimś całkiem innym. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Mówił to wam ze swego nieznanego serca. Żegnamy się dzisiaj z poetą, ale nie żegnamy się z jego poezją. Ona nas wszystkich tutaj obecnych i wszystkich nieobecnych przeżyje na pewno. Większość mieszkańców tej ziemi pracuje, żeby zdobyć środki utrzymania. Pracuje, bo musi. To nie oni z własnej pasji wybierają sobie pracę. To okoliczności życia wybierają za nich. Praca nielubiana, praca, która nudzi, ceniona tylko dlatego, że nawet w tej postaci nie dla wszystkich jest dostępna. To jedna z najcięższych ludzkich niedoli. Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia, ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie. Mnie się wydaje, że naprawdę zaczynamy mówić za dużo. Wszyscy mówią, mówią. Tymczasem tak naprawdę prawdziwe, warte wypowiedzenia myśli rodzą się 3-4 razy na epokę. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie.
i krótszymi zdaniami. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Z którym mógłbyś czy mogłabyś się utożsamić? Daj nam znać w komentarzu pod filmem. Subskrybuj nasz kanał po więcej inspirujących cytatów wielkich tego świata.